Polska Grupa Energetyczna zmierza do dekarbonizacji. Rok 2050 ma być rokiem osiągnięcia przez spółkę neutralności klimatycznej. Prezes PGE poinformował także, że w planach jest pozbycie się zasobów gazu, a w ciągu dekady Polska Grupa Energetyczna ma stać się zupełnie innym przedsiębiorstwem. Jednak jaką rolę w tej układance będzie pełnić należąca do spółki Elektrownia Rybnik? Elektrownia Rybnik posiada doskonałą lokalizację pod budowę nowej jednostki wytwórczej, zarówno z perspektywy dostępnych terenów, jak i również z perspektywy przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Obecnie spółka PGEG, do której należy Rybnicka Elektrownia, analizuje potencjał projektu budowy nowego niskoemisyjnego źródła wytwórczego. O rekomendacjach w tym zakresie, właśnie związanych z wyborem najkorzystniejszego z rozpatrywanych wariantów, poinformujemy wkrótce. Bloki węglowe w rybnickim zakładzie mają zostać wygaszone do 2030 roku. Sama nowo ogłoszona strategia Polskiej Grupy Energetycznej została zaś oparta na trzech filarach: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja. Grupa PGE przygotowuje także dla swoich klientów możliwość udziału w transformacji energetycznej. Wielkoskalowym projektom będzie towarzyszyć komplementarny program magazynowania energii o co najmniej 0,8 kW, co pozwoli na wsparcie bezpiecznej i elastycznej pracy systemu elektroenergetycznego.